do pierwszego wspomnienia cofnąć, to jest po pierwsze kawał czasu, bo to jest 18 lat temu, Poznań, czasy moich studiów. Jestem sobie na prawie i mój kolega ze studiów, Łukasz Wójtowicz, przykuł moją uwagę, bo zaczął coś robić, zaangażował się w projekt. Zaczął przychodzić ładnie ubrany, my tam tak średnio, taki ładnie ubrany i z dużym entuzjazmem opowiadał o projekcie. Długo nie trwało, jak trafiłem na rozmowę kwalifikacyjną do Filipa Jacka razem z nim. I chwilę potem zacząłem pracę. I to jest moje pierwsze wspomnienie. Poznań, który było tylko jedno biuro firmy. Jakby mnie ktoś zapytał, czy ja planowałem zostać doradcą finansowym, to nie, absolutnie nie wiem. Czyli na prawie studentem. Ale projekt mnie porwał, projekt mnie zainspirował i się w niego wkręciłem. Też tym bardziej nie planowałem zostać zarządzającym siecią doradztwa finansowego. To moje takie wspomnienie przełomowe. To jest moment, w którym zmienia się koncepcja firmy. Powstała koncepcja klientocentryzmu. Powstał koncept, słuchajcie, zróbmy tak, postawimy klienta w epicentrum, ten klient będzie w środku i zorganizujemy wokół niego pewną usługę. I ta usługa będzie dostarczona jemu przez doradcę finansowego, który będzie dbał o relacje z tym klientem, będzie dbał o to, żeby odpowiednia obsługa tego klienta następowała, a za nim zorganizujemy sztab specjalistów, który dostarczy wszystkie potrzebne komponenty. Czy ten klient będzie chciał ubezpieczyć mieszkanie, czy będzie chciał ubezpieczyć samochód, czy będzie chciał nabyć nieruchomość, czy będzie potrzebował wsparcia, żeby mu ją znaleźć, czy będzie potrzebował zabezpieczyć swoją płynność finansową, czy też będzie poszukiwał ochrony życia, zdrowia, to my mu to wszystko zorganizujemy. Powstała misja usługi, którą ja uważam, że ona mnie w tym projekcie przez te lata jakby trzyma i mnie w tym projekcie napędza. Wymyśliliśmy coś naprawdę fajnego, coś przydatnego, coś dobrego. Coś, co ludziom naprawdę ma szansę dać na tym rynku finansowym wartość dodaną. Takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że mają wszystko z jednej ręki. Że mogą się zawsze do tej osoby odezwać, że otrzymają pomoc. Klient ocenia nas tak naprawdę przez pryzmat skuteczności tych działań i przez pryzmat tego, czy te produkty zadziałają, czy ta usługa zadziała. I to jest największe wyzwanie klientocentryzmu, bo jak chcesz być z klientem w sposób stały, nie sprzedać mu produkt i zniknąć, tylko chcesz być w sposób stały z klientem, w kontakcie, w serwisie z nim, tak aby on szedł przez życie razem z tobą i podejmował decyzje finansowe razem z tobą jako jego doradcą finansowym, to tu kluczowe jest to, aby te rzeczy działały. To powoduje, iż standard tych produktów musi być najwyższy. To powoduje, iż ich dobór musi być bardzo staranny. To powoduje, iż troska o to, aby ten szeroko rozumiany serwis, jako też dokładnie zrealizowanie pewnych zadań, jakie stały przed usługą czy przed produktem, to jest kwintesencja tego elementu, tej konstrukcji. To jest po prostu w niej najważniejsze. Tym drugim fundamentem mojego finance to jest wspólnota, którą tutaj tworzą ludzie. Bez ludzi, którzy tą wspólnotę tworzą, to by się po prostu zupełnie nie udało. I ten element, ten filar w naszej organizacji, to jest to, z czego jestem szczególnie dumny, co mnie podstawowo nakręca. To jest moim zdaniem najważniejszy, obok usługi, to jest najważniejszy element całej organizacji. Ja bym chciał, żeby ci ludzie byli w stanie powiedzieć, po czasie pytając sami siebie, żeby byli w stanie powiedzieć, że to dobrze, że do tego projektu trafili, że się cieszą, że byli jego częścią, że są jego częścią, że to było dla nich, że to jest dla nich rozwojowe, że w oparciu o to zrobili ciekawe rzeczy, że się rozwinęli, że spędzili też dobrze czas, bo ta wspólnota też się dobrze bawi, potrafi, przyjaźni się, trzyma się razem i żeby oni mieli takie poczucie, że ich to rozwinęło, dało to im wiele dobrego, dużo satysfakcji, że mogli w bezpieczny sposób realizować inne swoje cele życiowe, po prostu przeżyć życie, a ten projekt, że dał im spokój i takie poczucie pewności. Ja bym chciał, żeby ten projekt dla ludzi był poczuciem bezpieczeństwa, takim samorealizacją, ale też poczuciem bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że w gronie moich bezpośrednich, w gronie zarządu, w gronie osób, które koordynatorów, osób, które najbliższych z pracowników z centrali, my się po prostu wszyscy czujemy odpowiedzialni za ten projekt. Żeby pracować pewne DNA, pewne korzenie, no trzeba je naokoło czegoś zbudować. I one u nas zbudowane są naokoło tego najbardziej rzeczywistych doświadczeń i przeżyć, których ta grupa w określony sposób podjęła takie nie decyzje, tak ani inaczej się zachowała,
została razem, wsparła się i to jest na tym zbudowane, a nie na deklaratywnościach, nie na, nie na plakatach. I to powoduje, że ta kontynuacja tego, że to są ci sami ludzie, którzy żywo pamiętają, co się tam wtedy wydarzyło, jak się zachowaliśmy, jak to razem przeżyliśmy, to powoduje, że to jest po prostu głęboko zagnieżdżone. To nie jest tak, że sobie napisaliśmy, że będziemy tutaj się wspierać, górnolotnie sobie, jakby to nie brzmiało, tylko prawda jest taka, że było tak grubo, tak ciężko, tak momentami w sytuacjach, to się wydawało w pierwszym odruchu bez wyjścia, a jednak sobie z nią poradziliśmy. I ci sami ludzie dzisiaj, bo to są ci sami ludzie, co tam, oni nigdzie po drodze na szczęście się to nie rozeszło, ci sami ludzie, mając to w plecach, stawiają czoła kolejnym wyzwaniom i jest nam o tyle prosiej, to jest nasz aset. Jest taka zaliczka, którą mamy. No nie wiem, co by musiało przyjść, wiesz, no nie wiem, co jeszcze musiałoby się wydarzyć. No już wszystko było od kryzysów finansowych, przez epidemię, wojna za rogiem. No przecież to już teraz nie wiem, co by się musiało wydarzyć. No. A jak się wydarzy coś ostatecznego, no to będzie nam wszystko jedno, bo nas nie będzie, ale wszystkie rzeczy, które są menedżowalne, to ten team, ten zespół w całej rozciągłości, od właśnie sieci, przez kierowników, przez senior partnerów, koordynatorów, centrale, dział wsparcia sprzedaży, rozliczenia, wszystkich. Wszyscy są tak zostali doświadczeni, poradzili sobie w tylu sytuacjach, że to buduje takie wewnętrzne przekonanie, kręgosłup, pewność siebie, że no dobra, no ej, będzie następny kryzys, to dawaj go. Poradzimy sobie, po prostu poradzimy sobie. Jak nie my, to kto miałby sobie poradzić, tak? Do tego, żeby być skutecznym w takich sytuacjach, niezbędne jest to, żeby się wszyscy czuli bezpieczni. My wszyscy zostaliśmy razem, w tych wszystkich zdarzeniach my zostaliśmy razem i to daje taki rezultat, że zamiast się zastanawiać, dywagować, kalkulować, bać się, oczywiście jest element strachu, ale po nim następuje konstruktywne działanie. Powstają świetne pomysły, powstają rewelacyjne projekty. Okazuje się, że wtedy powstają najlepsze wynalazki. Świetnym przykładem na to był kolejny kryzys, w momencie, w którym w 2008 roku przy kryzysie finansowym, tym nieruchomościowym, zakręciły się z dnia na dzień kredyty. Okazało się, że powstał w to miejsce dział obsługi klienta, który był podwaliną pod późniejszą wieloproduktowość. Z takich kryzysów bardziej niedawnych, no to w momencie, w którym wybuchł COVID, okazało się, że niesamowici ludzie, którzy tworzą sieć na dole, po dostarczeniu im narzędzi do przejścia do zdalności w procesach sprzedaży, w procesach obsługi klienta, okazało się, że tempo adaptacji ich do tego, więc przełożenia się, przestawienia się na zdalność, była po prostu w mgnieniu oka nastąpiła. Był klimat 2-3 miesięcy, kiedy wszyscy ci ludzie na dole zaadaptowali narzędzia, które my dostarczyliśmy i mogliśmy normalnie przejść przez COVID. Wydawało się, że to jest koniec biznesu. Nie możesz się spotykać z klientem naraz, z dnia na dzień. Przestajesz móc się z nim spotykać. Okazało się, że ludzie są w stanie po prostu zaadoptować narzędzie w bardzo krótkim czasie, a co też ogromne słowa uznania w kierunku sieci, bo potrafi naprawdę to robić. Czy mi się nadal chce robić to, co robię? I zostawiając na moment na boku fakt, że jak ciekawy jest ten projekt i jak go nam się udało fajnie zorganizować, to jest też jeszcze inny aspekt. Ja się nad tym zastanawiałem i zupełnie szczera odpowiedź brzmi, to nie bardzo może mi się znudzić, bo ja tu nie jestem sam. Nie jesteśmy tu po prostu sami, nawet w tym trzonie ekipy, która jest od długiego czasu. Jesteśmy już teraz w bardzo dużym projekcie. Jesteśmy w projekcie, w którym jest całe mnóstwo ludzi, którzy po drodze do projektu dołączyli, którzy w oparciu o ten projekt pobudowali swoje rodziny, pokupowali mieszkania, porodziły im się dzieci, funkcjonują razem z nami w tym projekcie, przeżywają życie swoje, traktując ten projekt jako to, co ma im dać poczucie bezpieczeństwa, samorozwój i finansuje im inne aspekty życia. I odpowiedzialność za tych ludzi to jest to, co jest z jednej strony pewnego rodzaju wyzwaniem, ale z drugiej strony tym, co nas nakręca, co nas po prostu w tym całym numerze trzyma.
My mamy jako grupa, jako wspólnota, my mamy jakby 30 parę lat, no ja nie, ale oni tak, ja już nie. Ale cały trzon firmy ma 30 parę lat i my nie tylko nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale my tu się jeszcze dobrze nie rozgrzaliśmy tak naprawdę. Wiele przed nami. Bardzo się cieszę na te rzeczy, które przed nami w tym projekcie i razem z tymi ludźmi, które nas spotkają. Nie straszne nam kryzysy. One są, przychodzą, odchodzą. My wychodzimy z nich mocniejsi i mamy jeszcze naprawdę dużo wspólnego do przeżycia razem w tym projekcie, na co się bardzo, bardzo cieszę. Thank you.